Podcast Indianie blade twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tę fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak. Podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów w serii Historyczne Bitwy. Jarku, jak mówimy, Indianie i blade twarze, to od razu kojarzy nam się z Dzikim Zachodem. Czy słusznie? Kto ten Dziki Zachód dla Amerykanów odkrył? No cóż, musimy na początek wyjaśnić sobie, że dla Amerykanów Zachód to nie tylko kierunek geograficzny, ale pewien bardzo złożony, skomplikowany problem natury społeczno-politycznej, także gospodarczej, związany z eksploracją, podbojem i zasiedleniem ziem. Leżących na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Kto ten zachód odkrył? Oczywiście, zachód odkryli Indianie, ale zanim do tych Indian trafili Biali, trzeba było go dokładnie poznać. Pierwszym człowiekiem, który docenił wartość, potencjalną wartość zachodu dla Ameryki, był ówczesny wiceprezydent Thomas Jefferson, który już w 1802 roku zaczął myśleć o tym, żeby zorganizować wyprawę badawczą, która miała przekroczyć rzekę Mississippi i sprawdzić, co za tą rzeką się znajduje. Przypomnę tutaj, że Stany Zjednoczone około roku 1800 dotarły właśnie do rzeki Mississippi, natomiast już za tą rzeką leżała wspomniana wcześniej Luizjana, która. Pierwotnie była kolonią francuską, po 1762 roku trafiła w ręce Hiszpanów, a przed rokiem 1800 wróciła do Francuzów za sprawą Napoleona Bonaparte, który odzyskał ją od Hiszpanów i myślał o tym, żeby wykorzystać e, Luizjanę jako bazę do późniejszego ataku na Kanadę, bo miał w swoich planach nie tylko podboje europejskie, ale chciał także odzyskać Kanadę. Utraconą przez Francję w wyniku wojny siedmioletniej. Niestety jego plany pokrzyżowało powstanie murzyńskie na Haiti, które sprawiło, że armia ekspedycyjna przygotowana do kampanii amerykańskiej wytraciła tam swoich ludzi. Przypomnę, że w ramach tej armii walczyli także polscy legioniści którzy tam w znacznej liczbie wyginęli. Chociaż, jak się mówi, niektórzy pozostali i pozostawili także swoją krew i geny wśród współczesnych haitańczyków. No ale wróćmy do tej Luizjany. W pewnym momencie Napoleon uznał, że mm, jego plany amerykańskie się nie ziszczą. Zresztą w Europie sytuacja wymagała tego, żeby zaangażować większe środki i skupić się na europejskim teatrze działań, w związku z czym postanowił Luizjanę sprzedać. Ja bym chciał tutaj dodać, że Amerykanie początkowo chcieli od Francuzów kupić tylko port Nowy Orlean, który był dla nich bardzo ważny, bo chociaż... Znajdował się w rękach hiszpańskim, w hiszpańskich, to Amerykanie mieli tam swoją własną strefę wolnocłową, i przez port w Nowym Orleanie przechodziło około 40% eksportu amerykańskiego. Natomiast Napoleon po odzyskaniu Luizjany i odzyskaniu Nowego Orleanu od razu z góry zapowiedział, że nie będzie żadnych ulg dla Amerykanów. Co wzburzyło ich tak bardzo, że zaczęły narastać w kraju tendencje wojenne? Przygotowywano się nawet do zbrojnego zajęcia Nowego Orleanu, ale Thomas Jefferson, który już wtedy był prezydentem, uznał, że być może lepszym wyjściem będzie nie toczenie wojny z Francuzami, a po prostu zaproponowanie im odkupienia Nowego Orleanu. Jakie wielkie zdziwienie musiało się odmalować na jego twarzy kiedy w pewnym momencie jego negocjatorzy usłyszeli że no dobrze chętnie wam sprzedamy nie tylko Nowe Orlean ale całą Luizjanę co wy na to oczywiście e, e, oferta była tak kusząca że Thomas Jefferson nie mógł odmówić chociaż jako prezydent nie miał prawa dokonywania tego typu transakcji ale pokusa była tak wielka że zrobił wszystko żeby jednak do tej transakcji doprowadzić i rzeczywiście w 1803 roku Amerykanie odkupili Luizjanę od Francuzów za no, bardzo wysoką wtedy cenę ponad 23 milionów dolarów no ale jak się wkrótce okazało, nie były to wyrzucone pieniądze. Przypomnę tylko, że w latach późniejszych nie, nie, tylko, nie tylko powiększyli swój kraj dwukrotnie, ale w latach późniejszych na terenie Luizjany powstało 15 nowych stanów Unii, więc gra była zdecydowanie warta świeczki. No tak, to Luizjanę Amerykanie kupili, ale w ogóle nie wiedzieli jak się do niej zabrać, w ogóle nie wiedzieli co to jest, to, bo to był dla nich jakiś taki odległy, mroczny, niezbadany teren. Oczywiście z wcześniejszych prób morskich wiedzieli jak wygląda zachodnie wybrzeże, bo już wcześniej docierali tam żeglarze, zarówno hiszpańscy, jak i brytyjscy, e, chociażby słynny, słynny kapitan Vancouver. Od imienia którego pochodzi dzisiaj, zarówno nazwa wyspy, jak i miasta Vancouver na terenie dzisiejszej prowincji Kolumbia Brytyjska. Docierali tam także kupcy rosyjscy, docierali tam także żeglarze amerykańscy, i jeden z nich, kapitan Grant, odkrył ujście Wielkiej Rzeki, której nadał nazwę Kolumbia. Polsku, Kolumbia, wpłynął nawet w głąb tej rzeki, nawiązał pierwsze kontakty z żyjącymi tam plemionami indiańskimi i na tej podstawie zgłosił roszczenia do tego terytorium, roszczenia amerykańskie do tego terytorium. To terytorium, o którym mówię, zostało później nazwane terytorium Oregon i stało się przedmiotem rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, ale także Hiszpanią i Brytyjczykami z Kanady. No nie będziemy tutaj wchodzili w szczegóły, bo to może jeszcze na to, na to za wcześnie. W każdym bądź razie Thomas Jefferson organizując wyprawę badawczą jako kierownika tej wyprawy wybrał swojego sekretarza, kapitana Mary Wedera Louisa którego uważał za do człowieka dostatecznie sprytnego, inteligentnego, wykształconego, żeby móc taką wyprawę poprowadzić. Louis z kolei dobrał sobie za towarzysza swojego dawnego kolegę z wojska, kapitana Williama Clarka. Wspólnie opracowali plan wyprawy. Przez cały rok 1803 przygotowywali się do, do rozpoczęcia eksploracji Luizjany. Zbudowali w tym czasie specjalny statek. To był rodzaj, po angielsku to się nazywa kill boat, a to był taki rodzaj odpowiednik naszego galara. Kiedyś takie galary pływały nawet chyba po wiśle w XVI-XVII wieku, spławiając chociażby zboże do portu w Gdańsku. Statek miał 17 metrów długości maszt z żaglem 11 par wioseł, załoga 19 marynarzy. Do tego wzięli ze sobą dwie mniejsze łodzie, żeby móc w razie czego eksplorować dopływy wielkiej rzeki, po której mieli płynąć. No i w kwietniu 1804 roku wypłynęli ze swojej bazy niedaleko. Dzisiejszego miasta St. Louis w górę rzeki Missouri. I tutaj muszę troszeczkę prywaty, prywaty zadać, albowiem w trakcie jednej. Ze swoich podróży do Stanów Zjednoczonych miałem okazję i przyjemność być w miejscu, z którego Louis i Clark wypłynęli właśnie w tą swoją sławetną podróż. Tam się znajduje coś w rodzaju mauzoleum, wielki kamień z tablicą informacyjną, maszty, flagi i tak no, bardzo ciekawe miejsce i e, dla mnie to był jeden z ciekawszych punktów mojej wyprawy amerykańskiej. Czy Louis i Clark mieli jakąś granicę tej swojej wyprawy? Wiedzieli, gdzie chcą dotrzeć? No, wiedzieli, że chcą dotrzeć do Oceanu Spokojnego, ale nie wiedzieli dokładnie, gdzie ten ocean, znaczy jaka odległość dzieli go od oceanu. Wiedzieli, że przed nimi jest pasmo gór. To oczywiście były góry skaliste. Myśleli, że za tymi górami znajduje się już zlewisko. Tej rzeki Kolumbii, o której wspomniałem wcześniej, że będą mogli z nią bardzo szybko i łatwo spłynąć do oceanu, no ale nie wiedzieli tak na dobrą sprawę, jakie trudności ich czekają. Wrócę jeszcze do momentu wyprawy. Wyprawa liczyła początkowo 45 ludzi. To byli marynarze, żołnierze, drwale, którzy mieli w, w Oczywiście rąbać drzewa w razie potrzeby, budować być może nawet nowe łodzie, wozy i tak Byli przewodnicy, byli tłumacze. 45 osób, jak wspomniałem. Popłynęli w górę rzeki Missouri. Po drodze mijali tereny łowieckie poszczególnych plemion indiańskich. Początkowo to byli Indianie Oto, Missouri. Później trafili na wojowniczych Siuksów, w pewnym momencie nawet nie doszło do walki, ponieważ Siuksowie Teton, ci najsłynniejsi, najbardziej wojowniczy, którzy później dali się najbardziej we znaki Amerykanom w trakcie wojen indiańskich, nie chcieli ich przepuścić, żądali po prostu tak zwanego myta prezentów. No udało się jakich, jakoś ich tam ułagodzić, nasi eksploatorzy popłynęli dalej. W październiku dotarli do e, dzisiejszej Dakoty Północnej, ponieważ zbliżała się e, zima. Zatrzymali się w pobliżu e, stałych wiosek plemion e, Mandanów i Hajdaców. Tam wybudowali własny fort, który nazwali Fort Mandan, i w tym forcie spędzili zimę z 1804 na 5 rok. W międzyczasie, na terenie, na którym bazowali, Spotkali przedstawicieli wielu innych plemion, nawiązali pierwsze kontakty polityczne, w ich mniemaniu być może nawet także handlowe. Po drodze rozdawali prezenty, medale, flagi amerykańskie, namawiali wodzów poszczególnych plemion, żeby się wybrali do Waszyngtonu na spotkanie z Wielkim Ojcem, czyli prezydentem. Natomiast tym, co chyba było najciekawsze dla nich w tym momencie, to było spotkanie z takim francuskim, kanadyjskim handlarzem i myśliwym o nazwisku Charbonneau i Saint Charbonneau, który miał dwie indiańskie żony. Te żony pochodziły z żyjącego dalej na zachodzie plemienia Shoshonów. Jako młode dziewczynki zostały porwane przez wojowników hajdaców, trafiły do niewoli. I tutaj zostały adoptowane. A po kilku latach, kiedy spotkał je szarbono, wykupił je po prostu od hajdaców i się z nimi ożenił. Jak to było w zwyczaju panującym na tym terenie. Jedną z tych kobiet była. Dziewczyna, młoda dziewczyna, 17-letnia, która miała na imię kobieta, Tak, a jej indiańskie imię brzmiało Sakaczewija. Warto od niej powiedzieć dwa słowa, bo jest to chyba najbardziej znana Indianka spośród wszystkich Indianek północnoamerykańskich, oprócz słynnej w cudzysłowie księżniczki Pocahontas. Jak już wspomniałem, Sakaczewija pochodziła z przymienia Szoszonów. Miała 17 lat i była w zaawansowanej ciąży. Zastanawiano się długo, czy ją ze sobą zabrać, ale ona twierdziła, że zna tereny, na które wybierają się biali odkrywcy i że w razie czego może służyć im jako przewodniczka oraz jako tłumaczka. Dali się namówić. Nawet w pewnym momencie doszli do wniosku, że będzie nawet dobrze mieć kobietę we własnym gronie, bo jak powiedział Clark, kobieta w gronie mężczyzn jest zawsze symbolem pokoju. W marcu 1805 roku, krótko po wydaniu przez Sakadzewię na świat syna, którego nazwano Jean Baptiste, francuskie imię po tatusiu, Ekipa wyruszyła na zachód, dopłynęli do źródeł rzeki Missouri i jeszcze wcześniej, przepraszam, zapomniałem dodać, odesłali ten swój kill boat, tą swoją, ten swój statek z powrotem do St. Louis. Na jego pokładzie odpłynęły raporty, mapy, dokumenty, ale także przykłady fauny i flory, jaką spotykali po drodze. Chciałbym tutaj, jako ciekawostkę, Powiedzieć, że po raz pierwszy w pewnym momencie trafili na klonie piesków preriowych. Nie wiedzieli, co to, kto to, udało im się jednego osobnika złapać i tego osobnika do klatki zapakowali, odesłali, odesłali razem z dokumentami do St. Louis, a docelowo wszystko to miało trafić na biurko prezydenta Jeffersona. Jeszcze jedna ciekawa rzecz: jako prawdopodobnie pierwsi Amerykanie napotkali, Największego chyba drapieżnika Ameryki Północnej, czyli niedźwiedzia Grizzly. Upalowali niedźwiedzia. Podobno był tak wielki, tak potężny, że potrzebowało 10 kul, zanim padł martwy. Wymierzyli go, obmierzyli, obważyli i także wyniki tych badań przesłali dalej do, do Waszyngtonu. Tak jak wspomniałem, po odesłaniu swojego statku, mniejszymi łodziami popłynęli w górę rzeki Mizuri, po drodze trafiali na różne przeszkody wodne, kaskady, wodospady, więc bardzo często musieli lądować na brzegu, przenosić łodzie z całą zawartością, a było tego wiele ton, bokiem, brzegiem. Ostatecznie dotarli do podnóża gór skalistych. Z wielkim trudem góry skaliste przekroczyli i zeszli w doliny. Dolina, akurat do której trafili, nosiła nazwę Dolina Lemi i okazała się być ojczyzną plemienia szoszonów, Sakadżawija, która, która im towarzyszyła. Poznała tereny, które, w których się wychowywała jako dziewczynka, a z biegiem okoliczności trafili wkrótce na wioskę plemienia Szoszonów, na czele której stał wódz Kamelich, który, jak się okazało, był starszym bratem Sakadzawii. No Więc można sobie wyobrazić, jaka radość ogarnęła rodzeństwo, i jak wielką pomoc od Szoszonów mogli otrzymać wędrowcy właśnie dzięki, dzięki wstawiennictwu Sakadżawii i jej brata. Ponieważ musieli pozostawić łodzie, już dalej przez góry nie udało się ich przetransportować, musieli zostawić te łodzie. Kupili za to od szoszonów konie, na które załadowali swój ładunek i ruszyli w dalszą drogę. Myśleli, że. Stosunkowo łatwo dotrą do celu podróży, ale nagle wyrosło przed nimi kolejne pasmo górskie. Góry Bitterut, które okazały się być dopiero tym kontynentalnym działem wód. Z wielkim trudem przebyli także i to pasmo. Trzeba powiedzieć, że o mało nie umarli wtedy z głodu. Musieli zabić kilka koni, żeby mieć czym pożywić. Zabili nawet psa którego Clark chyba e, Luis przepraszam wziął do towarzystwa. Zjedli resztki łoju niedźwiedziego. Nawet musieli się żywić świecami, które z tego łoju e, robili Sakadzawia im także troszeczkę pomogła, ponieważ znała się na miejscowych roślinach, więc wygrzebywała jakieś korzenie jadalne. Jakoś przetrwali, to zeszli na Zachodnią stronę gór Biterud i tu znowu i spotkało ogromne szczęście, bo trafili na kolejne plemię Indian, którymi okazali się być Indianie, zwani z francuskane spers, czyli przekute nosy. Byli to bardzo Przyjaźni ludzie, którzy także im wiele pomogli, sprzedali im kilka kolejnych koni, zaopatrzyli ich w żywność, a ich wódz o imieniu Kręcone Włosy doprowadził ich do rzeki Clearwater, to jest rzeka płynąca przez stan Idaho. Tam przygotowali kilka kolejnych łodzi, wsiedli na te łodzie, spłynęli rzeką Clearwater do rzeki Snake. Snake z kolei była Dopływem czy jest, dopływem rzeki Kolumbia, no i tą Kolambią już w kierunku Pacyfiku popłynęli. Dopłynęli w końcu listopada. Z odległości tam 30 paru kilometrów dostrzegli ocean, już zacierali rączki, ale niestety zła pogoda pogrzyżowała im szyki. Musieli kilka tygodni odczekać, zanim pogoda poprawiła się na tyle, że mogli spłynąć, i dopiero na początku grudnia dotarli do brzegu Oceanu Spokojnego. Tam musieli przeczekać kolejną zimę. Wybudowali więc nową bazę, którą nazwali Fort Clatsop. Spędzili tam kilka miesięcy, penetrując okolice, nawiązując kontakty z miejscowymi Indianami, zbierając, zbierając zapasy. Szyjąc buty, mokasyny, bo wiedzieli, że czeka ich kolejne przejście przez dwa pasma górskie, a chodzenie po skałach, wiadomo, czym się kończy zdzieraniem butów, więc przygotowali, wyobraźcie sobie dla 33 osób, chyba czy dla 35 osób. No bo część, jak wspomniałem, wyprawy odpłynęła już wcześniej do, do St. Louis. 338 par mokasynów, prawda? po kilka, czy po kilkanaście, nawet na głowę. No i w marcu 1805 roku ruszyli w drogę powrotną. Tym razem było już im znacznie łatwiej, bo znali drogę. Nie musieli zabierać tak dużo, dużo zapasów, ponieważ wiedzieli, że spotkani po drodze Indianie będą ich wspomagać, dadzą im pożywienie. Porozdawali już wszystkie prezenty, więc też nie musieli się nimi obciążać. No i tak wrócili najpierw do tych Indian Nespers. Odzyskali swoje konie, przeszli pasmo gór Biterud. E, myśleli, że po dotarciu do doliny Lejmi spotkają się ponownie z Szoszonami, ale ci w tym czasie odeszli na Leża Wiosenne gdzieś dalej, więc już po raz kolejny się z nimi nie spotkali. Przeszli góry skaliste. Tam Clark i Lewis rozdzielili wyprawę. Clark z większością grupy spłynął czy podążył. Przecież mieli konie, więc część płynęła łodziami. Część musiała wędrować konno w dół rzeki Yellowstone do Mizuri. Mieli sporo przygód. Przy okazji Indianie wrody, wszystkie konie im pokradli, więc musieli drałować na piechotę. Louis z kolei z kilkoma towarzyszami ruszył dalej w kierunku dzisiejszej Montany. Przy granicy z Kanadą spotkała ich nieprzyjemna niespodzianka. Po raz pierwszy i jedyny starli się z Indianami z plemienia Czarnych Stóp, którzy chcieli im Ukraść konie i broń doszło do krwawej potyczki, w wyniku której dwóch z tych Indian zostało zabitych i to na wiele lat sprawiło, że czarne stopy stali się wrogami Amerykanów. Kilka tygodni później obie grupy się połączyły, wrócili do Fortu Mandan, stamtąd spłynęli łodziami do St. Louis. Kiedy przybyli do St. Louis, Wywołali ogromne zdziwienie, bo wszyscy myśleli, że już dawno nie żyją. Nikt nie liczył na to, że powrócą. A jednak wrócili po dwóch latach, czterech miesiącach i dziewięciu dniach podróży. Na jesieni pojawili się w gabinecie prezydenta Jeffersona, zdali mu relacje, tam dostali nagrody, awanse, ziemię, i na tym w zasadzie wyprawa się skończyła. A jak się potoczyły losy uczestników wyprawy? Tak jak wspomniałem, po wizycie w Waszyngtonie spotkały ich splendory, otrzymali nagrody pieniężne, awanse, nadziały ziemi. Louis został mianowany pierwszym gubernatorem Louisiany z siedzibą w St. Louis. Clark z czasem został komisarzem do spraw Indian. Pozostali uczestnicy wyprawy, Osiedli, dostali ziemię, zostali farmerami. Tu i Saint Charbonne, ten francuz, francuski kanadyjczyk, o którym wspomniałem, nie miał niestety chęci gospodarować, był człowiekiem wolnym. Wrócił do montany razem z Sacacavillą i z dwojgiem dzieci, bo w międzyczasie urodziła Sakaczewia jeszcze córkę. I tam został tłumaczem, przewodnikiem, pracownikiem jednej z kompanii futrzarskich. Jeśli chodzi o samą Saccagiavillę, to według jednej wersji zmarła w roku 1812 na tyfus, mając około 25 lat. Ale istnieje także wersja, która mówi, że zmarłą żoną Charbonneau była ta druga kobieta, która nosiła imię kobieta wydra, natomiast Saccagiavillę przeżyła. I dożyła bardzo późnego wieku, jakoby 97 czy 8 lat. Zmarła podobno w roku 1884. I tutaj wtrącę jeszcze jedną rzecz. W trakcie wspomnianej wyprawy do Stanów Zjednoczonych miałem przyjemność odwiedzić rezerwat Szoszonów Wind River na terenie stanu Wyoming. Odwiedziłem również cmentarz Szoszonów i wyobraźcie sobie, że spotkałem grup Sakajewii, na którym rzeczywiście widniała data śmierci 1884. Jaka jest prawda? Nie wiem. Prawdopodobnie tego się nigdy nie dowiemy. Ja tylko tutaj jeszcze chciałbym dodać, że Meriwether Lewis chyba skończył najgorzej z nich wszystkich, bo w roku 1809 stracił życie w niewyjaśnionych okolicznościach. Według jednej wersji został zabity w trakcie podróży służbowej do Waszyngtonu, według innej popełnił samobójstwo. A jeśli chodzi o, o rezultaty wyprawy, no to Amerykanie musieli poczekać kilkadziesiąt kolejnych lat, zanim skorzystali z tych wszystkich badań, notatek, doświadczeń przywiezionych przez Louisa i Clarka, ponieważ wkrótce po ich powrocie wybuchła wojna angielsko-amerykańska w 1812 roku, która na wiele lat na wiele lat skłóciła obie narody i odwróciła uwagę Amerykanów od tego, od czego zaczęliśmy na początku, od dzikiego zachodu. Jarku, dziękujemy tobie za tą ciekawą historię i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.